Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, a witają się z Państwem Adam Ślusarski, Gabriela Schroeder. Szanowni Państwo, jesteśmy w Jastrzębiu Zdroju przed kopalnią Zofiówka. Dawny manifest lipcowy to jest kopalnia, w której jej pracownicy, mieszkańcy tej miejscowości i wszyscy ludzie zainteresowani sprawą polskiego górnictwa pytają się, Jastrzębska Spółka Węglowa, o co w tym wszystkim chodzi. O tym wszystkim chcemy dzisiaj rozmawiać ze stroną społeczną, która jest dzisiaj na naszym programie. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z panem Romanem Brudzińskim, przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego. Panie przewodniczący, proszę nam naświetlić, zanim przejdziemy do meritum tej dzisiejszego naszego spotkania, Jastrzębska Spółka Węglowa, kopalnia Zofiówka. Jakie ma miejsce, jeśli chodzi o polski węgiel, o polskie górnictwo? Co to za twór? No, na samym początku chciałbym zwrócić na jedno naszym telewizom uwagę. Jastrzębska Spółka Węglowa jest producentem innego typu węgla niż kompania węglowa. Tam problem ze zbytem tego produktu jest dosyć znaczący i wiemy, skąd tam były problemy. Natomiast tutaj, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, my w większości wydobywamy węgiel koksowy, z którego sprzedażą nie ma najmniejszego problemu. Ten węgiel jest sprzedawalny średnio dzisiaj po $120 za tonę, bo to są oficjalne dane, którymi posługuje się zarząd i które nam przekazuje. Więc tutaj problem ze zbytem węgla nie istnieje. Natomiast podstawowy problem, na który my zwracamy uwagę już od szeregu lat, a co najmniej od 4, to jest problem tego, że nieudolny zarząd nie potrafi tego węgla poprzez swoje decyzje wydobyć do góry i sprzedać go jako naszego produktu i stąd brakuje nam po stronie przychodów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej z roku na rok coraz to więcej pieniędzy. Komu podlega zarząd? Kto go powołuje? Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest powoływany na chwilę obecną przez akcjonariuszy, ponieważ większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, posiada 56% na dzień dzisiejszy, więc jest to kwestia ministra gospodarki. Panie przewodniczący, a więc wiemy już, do kogo można również adresować ten dzisiejszy program, do włodarzy naszego państwa. Panie przewodniczący, ale jest taki zarząd, że te protesty, które mają miejsce w Polsce, czy to jeśli chodzi o rolników, czy to jeśli chodzi o górników, mają jakiś podtekst polityczny. Panie przewodniczący, czy jakaś lewicowa partia was tutaj podburza, a może prawicowa, a może jakaś jeszcze inna? Proszę powiedzieć, ile jest polityki w waszym proteście? Jeden człowiek pod nazwiskiem Jarosław Zagórowski to jest cały problem. Tu nie ma żadnej polityki. My naprawdę nie chcemy robić jakichś rzeczy, które by przyniosły splendor jednej czy drugiej partii. Nam się rozchodzi o nasze miejsca pracy, o nasz byt, o miejsca dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, bo to, co pan na początku programu powiedział, ta kopalnia jest historyczną kopalnią ze względu jeszcze na jedno wydarzenie. Tutaj zaraz obok znajduje się pomnik porozumień jastrzębskich. To jest rok 80, który pamiętamy, zryw robotników, do czego był w stanie doprowadzić. Ja myślę, że no nie sposób to porównywać do dzisiejszej sytuacji. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno. Determinacja załóg jastrzębskich kopalń jest tak daleko posunięta, że my jako ich przedstawiciele nie mieliśmy innego wyjścia. Nie mieliśmy na chwilę obecną innego wyjścia, tylko poprowadzić tą akcję w taki sposób, jak ona jest prowadzona od dnia dzisiejszego. Uprzedził pan poniekąd moje pytanie, a więc na potwierdzenie, to nie jest tak, że związki zawodowe podburzają pracowników do tego, aby protestować, tylko to sami pracownicy was do tego wręcz no, zobowiązują i podejmujecie się tego. Czy taka jest sytuacja? Ja jestem przedstawicielem załogi. Ja jak mówię A, to muszę powiedzieć i B. Są tu przecież przedstawiciele załogi, można ich zapytać, jakie są nastroje na masówkach, co ci ludzie między sobą, o czym rozmawiają. To napięcie jest tak mocne, że gdyby tylko rzucić tu taką drobną iskierkę, to praktycznie można, ten ogień płonie. Tu się pojawiają różnego rodzaju pomysły na zrobienie spektakularnej akcji, która naszym zdaniem by przyniosła nam tylko wiele złego, bo tu się pojawia coś takiego, że no pracownicy mówią wprost, no czemu my jeszcze tego budynku Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie rozebraliśmy? Państwo nie wiecie, ale nie tak dawno zaraz obok tego budynku rozbierano hotel Diament.
który też budzi wiele kontrowersji, to też o tym byśmy mogli porozmawiać w kontekście przekazu tego budynku. Potem najpierw był przekazany aportem do spółki córki, a potem za gotówkę odkupiony, a zawsze był własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej, więc dla zwykłego zjadacza chleba, dla przeciętnego Kowalskiego jest to sprawa niezrozumiała w żaden sposób. Ale wracając do tego, to pracownicy, to jest ich protest. My jesteśmy tylko reprezentantami ich, wybrani ich głosami i do tego się poczuwamy. Panie Przewodniczący, w myśl przysłowia nie ma dymu bez ognia. Proszę powiedzieć, jak to jest z tymi zadymiarzami ze związków zawodowych? Czy to wy jesteście podłożem tego protestu? Poniekąd pan już odpowiedział na to pytanie. Jak to jest? Kto tu podkłada ogień? Ja chcę powiedzieć jasno, sztab protestacyjno-strajkowy, wiedząc, że taka sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej występuje, przygotował ten protest, który miał doprowadzić do jednego. Jastrzębska Spółka Węglowa miała być nienarażona nawet na złotówkę straty. Mieliśmy ten program, przedstawialiśmy go naszym załogom i wiedzieliśmy o tym, że od dnia dzisiejszego mamy zacząć protest, który by jak gdyby sprowadzał się do jednej rzeczy, że pracownicy swój wolny czas pracy po skończonej robocie, po skończonej szychcie na dole, pozostają dalej na tym dole i tyle, ile jest możliwe w granicach prawa polskiego, do takiej granicy, żeby mieli 11 godzin przerwy pomiędzy jedną zmianą a drugą, bo wtedy pracodawca by ich nie przyjął do pracy, żeby taką akcję protestacyjną prowadzić. Natomiast pan prezes Zagórowski swoim działaniem poniedziałkowym, kiedy to zdecydował się na wypowiedzenie umów o pracę z artykułu 52 dla 9 naszych kolegów z kopalni Budryk, no, spowodował to, że dzisiaj nie było innej możliwości, tylko musiał wybuchnąć akurat strajk w takim zakresie, jak to ma miejsce w Jastrzębskiej Spółce. A więc to nie wy jesteście przyczyną tego protestu. To pozostawiam do oceny widzów. To pozostawiam do oceny widzów na podstawie tego, co powiedziałem. Naszym zdaniem oczywiście, że nie. Natomiast jak widzicie Państwo z przekazów innych telewizji, no to wygląda zdaniem pana prezesa troszeczkę inaczej. Natomiast pan prezes naszym zdaniem zawsze co najmniej myli się, jeżeli chodzi o przekazywanie tej prawdy. Panie Przewodniczący, będziemy wracać do rozmowy, ale z tego co wiemy, macie teraz bardzo gorący czas tu w tym budynku, na co chwilę dzwonią telefony, spotykacie się, zastanawiacie się co robić, aby skorzystać z tej pańskiej tutaj obecności. Takie pytanie, będzie pan jutro w Warszawie, z kim pan będzie rozmawiał i o czym? No, na podstawie dzisiejszego telefonu, który otrzymaliśmy od pana przewodniczącego Rady Nadzorczej, czyli organu nadzorującego zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostaliśmy zaproszeni na jutrzejsze posiedzenie Rady na godzinę 10. Udajemy się tam 4 osoby, bo wiadomo, że wszyscy nie jesteśmy w stanie tam pojechać. I te 4 osoby będą jeszcze raz, kolejny już raz, bo to nie jest pierwsze spotkanie i to nie są pierwsze jak gdyby rzeczy, o których Rada Nadzorcza się dowie, tylko kolejny raz zwrócimy na te rzeczy uwagę, które z naszym zdaniem przyczyniły się do takiej sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jaka jest na dzień dzisiejszy. A ta sytuacja, my sobie z tego zdajemy sprawę, że ona nie jest najlepsza i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast zarząd, program naprawczy, który przygotował, on się sprowadza tylko do jednego elementu. Tym elementem jest sięgnięcie do kieszeni pracowników, do ich wynagrodzeń, a nie ma mowy o tym, jak mamy wyjść z tego impetu całego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Chodzi nam przede wszystkim o to, jaki okres czasu nam jest potrzebny do tego, żebyśmy mogli tutaj produkować tyle tego węgla i żeby akumulacja na tej tonie była dodatnia, żeby to pracownicy mogli chodzić z podniesioną głową, że przynoszą zyski polskiemu państwu i akcjonariuszom Jastrzębskiej Spółki Węglowej i takiej rozmowy po prostu oczekujemy. Dziękuję. Jak okoliczności pozwolą, wrócimy do rozmowy. Rozmawialiśmy z panem Romanem Brudzińskim, przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego. Proszę państwa, jakie są przyczyny tego dzisiejszego protestu? O co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Poniekąd już pan przewodniczący wytłumaczył, ale będziemy próbowali zgłębić tę przyczynę jeszcze dokładniej, tak abyśmy mogli również postawić dobrą diagnozę tej sytuacji, aby również tę sytuację uzdrowić. Zostańcie państwo z nami, naprawdę warto.
Pan Piotr Gruszczyk, skarbnik NSZZ Solidarność w KWK Zofiówka. Pana zdaniem, waszym zdaniem, zdaniem załogi, gdzie leżą przyczyny tak złego stanu rzeczy, obecnej sytuacji, tego, że zadłużenie waszej spółki wynosi już tak ogromne sumy? Pani redaktor, witam słuchaczy, widzów. Zadłużenie spółki wynosi w granicach 600 milionów złotych. Przyczyną według nas jest, tak jak przewodniczący wcześniej wspomniał, brak realizacji planu techniczno-ekonomicznego i to nie tylko za rok 2014. Poprzednie lata również nie zamykały się realizacją tego planu techniczno-ekonomicznego. Były to kilometry niewydrążonych wyrobisk, były to tysiące ton niewydobytego węgla, a tak jak pan przewodniczący wcześniej wspomniał, my nie mamy problemu ze sprzedażą węgla, my mamy problem z wydobyciem węgla. Nasz węgiel jest rozchwytywany. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, a pan prezes potwierdza to, że 1 600 000 ton niewydobytego węgla za tylko 2014 rok, przeliczając to na te $120, które pan prezes mówi, bo taka niby jest dzisiaj cena, to daje nam prawie 700 milionów złotych. A ja mówię tylko o jednym roku. Wiadomo, że tam, gdzie jest źle, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Muszę tutaj przypomnieć, że w 2011 roku Jastrzębska Spółka Węglowa debiutowała na parkiecie giełdy warszawskiej. Zarząd Jastrzębskiej Spółki, jak i ówczesny minister Grat przedstawiał przed załogą Jastrzębskiej Spółki świetlaną przyszłość. Będziemy po prostu mieli tutaj Eldorado. Każdy dobrze wie, że aby pozyskać środki, trzeba sprzedać akcje, tak? Tylko że pieniążki, które zostały pozyskane poprzez sprzedaż akcji, poszły do budżetu państwa. Ta kwota była naprawdę bardzo duża, bo to jest grubo ponad 5 miliardów złotych. Nikt tego nigdy nie robi. Zawsze się inwestuje w swoją firmę, zawsze się te pieniążki stara tak ulokować, żeby inwestycje strategiczne typu drążenie szybu bzie, typu drążenie nowych poziomów na kopalni Pniówek, na kopalni Zofiówka, bo to jest nasza przyszłość. Bez tego nie będzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 10 czy za 20 lat. Tutaj mają pracować nasze dzieci, nasi wnukowie, bo ten region żyje z górnictwa. Zarząd ogłosił plan oszczędnościowy. Czyim kosztem? No właśnie, tu jest problem taki, że wszystkie rzeczy, które mają być pod tym kątem oszczędnościowym, będą na własnych barkach musieli ponieść pracownicy. Pan Zagórowski, bo to trzeba powiedzieć jasno wszystkim i wyraźnie, kiedy Jastrzębska Spółka debiutowała na parkiecie warszawskiej giełdy, ich zarobki, czyli pana prezesa i całego zarządu, wywindowane zostały do 300%. Ominęli poprzez to tak zwaną ustawę kominową. Dzisiaj nasz pan prezes zarabia w granicach 100 tysięcy złotych. I teraz te wszystkie inne rzeczy, które mają być ucięte dla pracownika, pracownik po prostu ma ponosić koszty tego, co zarząd robi na co dzień. Czyli nieudolne zarządzanie zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z tego, o czym panowie tutaj mówią, wynika, że jest to też jakaś taka ogromna niegospodarność, no ale wasz zakład i cała spółka to nie jest prywatna firma pana prezesa. Może tutaj wytłumaczmy tą zależność, pod kogo podlega ta spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa na dzień dzisiejszy jest własnością Skarbu Państwa. Ponad 50% udziałów nadal posiada Skarb Państwa. I tutaj rola gospodarza, czyli ministra gospodarki, pana premiera, jest taka, żeby dbać o to, bo to są tysiące miejsc pracy. A tutaj przez kolejne lata tą spółkę traktuje się jak, brzydko mówiąc, dojną, reszty nie będę mówił. Bo tak to wygląda. Wyciąga się pieniądze kosztem przyszłych inwestycji. Kupujemy w tym roku, w ubiegłym roku była zakupiona kopalnia Knur w Szczygłowicy. Trzeba powiedzieć, że ta kopalnia należała do struktur kompanii węglowej, czyli tak samo spółki Skarbu Państwa. Wychodzi na to, że spółka Skarbu Państwa kupuje kopalnię od spółki Skarbu Państwa. To jest chyba tylko w Polsce możliwe. Trzeba podać przykład, że 7-8 lat temu kopalnia Budryk również weszła w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie kosztowała nas nic. A nagle trzeba płacić 1,5 miliarda złotych, gdzie już wszyscy wiedzieli, że mamy problemy finansowe, gdzie pierwszy kwartał zamknął się już ujemnym deficytem.
i nagle trzeba wziąć kredyt, bo Jastrzębska Spółka nie posiada tych pieniążków, 1,5 miliarda złotych. Jastrzębska Spółka musiała wziąć kredyt, nie mówię o obsłudze kredytu, ile to będzie kosztować i w ten sposób się właśnie dba o spółki Skarbu Państwa typu Jastrzębska Spółka. Mówicie, że łamane są prawa pracownicze. Kto je łamie i kto to sprawdzał, że te prawa są łamane? Pan prezes Zagórowski, bo tak to trzeba powiedzieć, łamie prawo pracownicze od 7 lat. My jako strona społeczna monitorowaliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy, do wszystkich instytucji, które mogą skontrolować wszystkie wyczyny pana prezesa. Do tej pory jest tak, jak jest. Monitujemy, piszemy. Setki pism zostało wysłane do prezesa Rady Ministrów, do ministra gospodarki, do ministra skarbu. Wszystko zostaje bez odpowiedzi. Po prostu na Śląsk, bo my tak mówimy, na Śląsk panowie z Warszawy przyjeżdżają tylko jak tragedia się stanie, jak jest barburka, żeby się piwka napić z górnikami, golonko zjeść, albo właśnie jak są strajki, gdzie mieliśmy przykład przed tygodniem, gdzie na Śląsku pojawiła się pani premier, gdzie pojawili się wiceministrowie, gdzie podpisali porozumienie, a co się okazuje, że po 5 dniach od podpisania porozumienia mamy znowu konflikt na Śląsku. Dziękuję bardzo. Jastrzębska Spółka Węglowa, o co chodzi? O tym w dzisiejszym programie interwencyjnym po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami, powrócimy zaraz do tematu. Proszę Państwa, zadając pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, trzeba by również powiedzieć o tym, że jest tutaj jakieś dziwne, można powiedzieć, podejrzenie o to, że ludzie są dyskryminowani, są zastraszani. Rozmawiam z panem Piotrem Szeredą, rzecznikiem prasowym organizacji związkowych. Panie rzeczniku, jak to jest? Czy wy jako związkowcy czujecie się zastraszeni tym, co się dzieje w spółce? Znaczy, można takie czasami odnieść wrażenie, że pan prezes Zagórowski i część zarządu uważa stronę społeczną, przedstawicieli pracowników, związki zawodowe, działaczy związków zawodowych jako to zło konieczne, a nawet zło, które należy wytrzebić ze systemu prawnego, ze systemu ochrony pracowników. Bardzo często rzuca pod naszą stronę epitetami typu lebry, niewykształciuchy, przychodzący w wspomnianych butach do pracy, nie znający się na gospodarce, na swojej firmie, szukających łatwych posad i nie interesujący się losami załóg. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę jedną zasadę, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest uzwiązkowienie bardzo duże. Bardzo duża część pracowników należy do organizacji związkowych, bo widzą u nas wsparcie i ten dzisiejszy strajk, bo miała być akcja protestacyjna, no wywołał pan prezes, dolał oliwę do ognia, zwalniając 9 przewodniczących organizacji związkowych z kopalni Budryk. Przepraszam, właśnie o to mi chodziło. Zostali zwolnieni przewodniczący związków zawodowych, tak? Tak, takie dostali, organizacje związkowe dostały wypowiedzenia, tylko za to, że prowadzili akcję protestacyjną, nie strajk, nie powodowali szkody Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jedynie podjęliśmy protest w imieniu i wsparciu górników z kompanii węglowej, broniliśmy ich miejsc pracy i jak widać, że rząd podpisał porozumienie ze stroną społeczną w Katowicach i zmieniono ten program restrukturyzacyjny. I dostali tą szansę górnicy, czyli ten protest nasz był słuszny. Protest był podjęty na zasadzie nie powstrzymania się od pracy, tylko po pracy górnicy zostawiali w ubraniach roboczych albo pod ziemią, albo na powierzchni i po prostu solidaryzowali się z górnikami z kampanii węglowej. Nagle pan prezes z dnia na dzień decyduje się, że 9 przewodniczących z jednej kopalni, wszyscy przewodniczący z organizacji związkowych nie będzie reprezentować prawie 3000 załogi, tak?
No ludzie zostali przerażeni. No jeżeli nam wyrzuca się z pracy tych ludzi, którzy mają reprezentować, bronić naszych praw, pozbawia się pracy, to co z nami potem zarząd zrobi? I dzisiaj, jak wystąpiliśmy do załóg z informacją, że zgodnie z planem chcemy podjąć protest na podobnych zasadach jak ostatnio, załoga powiedziała nie. Nie będziemy dalej tolerować sytuacji takiej, że są łamane prawa pracy, że łamie się nam kręgosłupy, zwalnia się naszych szefów związków. Proszę pana, to co pan mówi jest przerażające w państwie demokratycznym, w państwie, w którym obowiązuje konstytucja, w państwie, w którym w konstytucji związki zawodowe są umieszczone, zapisane jako gwarant demokracji, gwarant legitymacji dla rządzących, jak również kontroli rządu i tych, którzy władzę sprawują w państwie. No tak by się wydawało i tak jest pięknie w teorii. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od dłuższego czasu jest łamanie prawa pracy. Nasz referendum, które ostatnio organizowaliśmy, było spowodowane tym, że właśnie jest łamane prawo pracy. Państwowa Inspekcja Pracy na nasze wezwania przyjeżdża do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ostatnio jest 14 wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy, żeby pracodawca zmienił zasady funkcjonowania, jeżeli chodzi o prawo pracy. Zmienił zasady funkcjonowania, jeżeli chodzi o przyznawanie wynagrodzeń. No niestety pan pracodawca nasz, pan prezes Zagórowski wszystko rzuca do biurka. Polecenia, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy są nierealizowane. Załoga no, jest bardzo z tym zbulwersowana, zniecierpliwiona. Pan pracodawca, nasz pan prezes stwierdza w mediach, że Państwowa Inspekcja Pracy zachowuje się na Śląsku, jakby związki zawodowe płaciły wynagrodzenia. No nie jest to przecież prawda. Jest to oczywiście ramię do wykorzystania do obrony praw pracy pracowniczych, ale jeżeli tak dzieje się w firmie w sumie państwowej, gdzie Skarb Państwa ma nadzór, to co można mówić o firmach prywatnych? Przecież wtedy pracodawcy firm mniejszych, większych, a są czasami też nieuczciwi tacy pracodawcy, no powiedzą, no jeżeli jemu wolno nie przestrzegać prawa pracy, to my też. No i potem mamy umowy śmieciowe. Przekłada się to dalej. Wokół naszej firmy przecież funkcjonują inne firmy. Biorą przykład z najlepszej firmy górniczej w Polsce. No biorą przykład, że jeżeli tam można łamać prawo pracy, tam właściciel nie robi nic takiemu zarządowi, to dlaczego w innych firmach pracownicy nie mają być traktowani podmiotowo? Panie rzeczniku, zanim kolejne pytania, zadam takie pytanie, bo widzę, że część tutaj ludzi opuściła to miejsce. Proszę powiedzieć dlaczego? Czyżbyście nie mieli poparcia wśród pracowników? No nie, teraz akurat przyszedł czas na zebranie załogi, takie co odbywa się co jakiś czas cyklicznie, masówkę. A w związku z tym, że nasi górnicy są spragnieni informacji bieżących, to co dzieje się na zakładzie, ponadto jesteśmy grupą zawodową bardzo odpowiedzialną i nawet podczas strajku musimy wysłać sporą część załogi, jest to około 150 górników, w zależności od sytuacji na kopalni, którzy muszą bronić naszych miejsc pracy tam na miejscu, chronić te miejsca, muszą utrzymać wyrobiska, żeby się nam nie zawaliły, że jeżeli obecnie, obojętnie, czy po jednym dniu, czy po trzech dniach skończymy akcję strajkową, oni muszą wrócić do pracy. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu nie będziemy gdzie wrócić do pracy. I to dlatego, jak widać, możemy wszystko robić. Będziemy protestować, strajkować, ale nie damy zniszczyć naszych zakładów, nie damy zniszczyć naszych miejsc pracy. Dlatego no, jest to ważne, bo muszę spośród ciebie wytypować ludzi, którzy są potrzebni teraz w tej chwili pod ziemią. I taka to jest sytuacja na co dzień podczas strajku. Czyli bronicie miejsc pracy, jak i zakładu pracy. Widzę pana przewodniczącego Dominika Kolorza, przewodniczącego Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. Panie przewodniczący, podpisał pan porozumienia z panią premier. Proszę powiedzieć, zadowolony pan jest z tych porozumień? Czego możemy się na tę chwilę dowiedzieć o całej tej otoczce, która doprowadziła do podpisania tych porozumień? Znaczy, no, można użyć takiego sloganu, to w meczu piłkarskiego, tak? Można powiedzieć, że w tym sporze rząd, pracodawcy, górnicy, jeśli chodzi o cały sektor, to jest gdzieś 65. minuta meczu. Prowadzimy 5-0, ale mecz trwa. Między innymi trwa tutaj dzisiaj w Jastrzębiu. Samo porozumienie katowickie trzeba po prostu zrealizować. Ja wiem, że pojawiają się różnego typu głosy, że jego realizacja będzie trudna, że może Unia Europejska nie wyrazić zgody na jego realizację, ale prawda jest taka, że wszystko będzie zależeć od determinacji rządu, a to rząd w tym porozumieniu zagwarantował, że to porozumienie będzie realizowane. Z drugiej strony nasza odpowiedzialność za ludzi, za sektor jest też taka, że my włączamy się bardzo aktywnie w kwestię notyfikacji tego programu w Unii Europejskiej.
właśnie po to, żeby rząd tam nie próbował w jakiś sposób tego porozumienia ograć. Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że to, co dzieje się tutaj w Jastrzębiu dzisiaj, to jest też kolejny taki dobitny przykład braku reakcji właścicielskiej na to, co się w tym sektorze działo. Przecież tutaj koledzy z Jastrzębia bodajże od 4 lat słali różnego typu stanowiska, słali różnego typu opracowania do właściciela, do ministra gospodarki, ostrzegając, co się z tą spółką może stać, jak ona dalej w taki sposób będzie zarządzana, czyli mówiąc w skrócie, zarządzana w sposób fatalny, zarządzana poprzez zarządzanie konfliktem. No i niestety pies z kulawą nogą się tą spółką nie zainteresował. Wszystko wyglądało fajnie, pięknie, dopóki ta spółka miała zyski, dopóki cena węgla była wysoka. Zarządzać no, mógł tak naprawdę każdy sztygar zmianowy, prawda, bo tu nie trzeba było nic zrobić, tylko kopać. No ale zarząd tej spółki z prezesem na czele postanowił, że najważniejszym elementem jest walka z górnikami, walka ze związkami zawodowymi i zaniedbał wszystkie kwestie techniczne, popełnił bardzo dużo błędów inwestycyjnych. No i mamy to, co mamy, spółkę w trudnej sytuacji, mamy faceta, który zwalnia ludzi za to, że ktoś kogoś popierał w walce o swoje miejsca pracy, o to, żeby kopalnie nie likwidowane. Mamy człowieka, który z powrotem podpala konflikt na Śląsku i no, odniosę takie nieodparte wrażenie, że to ogon macha psem, tak? Bo skoro do tej pory nie ma reakcji właścicielskiej na to, co wyprawia pan prezes Zagórowski, to wygląda na to, że Zagórowski jest ważniejszy od ministrów rządu Rzeczpospolitej. To jest jakaś nienormalna, kuriozalna sytuacja. Panie przewodniczący, użył pan sformułowania zarządzanie konfliktem społecznym. No, aby zarządzać, to trzeba mieć tutaj jakieś panowanie nad tym wszystkim, no i trzeba chyba pociągać za sznurki. Bo żeby tu zarządzać czymś, co potrafi być nieprzewidywalne, no to co, czyżby to wszystko była jakaś jedna wielka ustawka związków zawodowych z kimś, czy może spółki z rządzącymi? Jakie pańskie są tutaj, no zapytam, może jakieś przeczucia, o co tu może chodzić? Ja powiedziałem o zarządzaniu poprzez konflikt, tak? Nie zarządzanie firmą, nie robienie tego, co należy do obowiązków i kompetencji zarządu każdej firmy, tylko zarządzanie poprzez konflikt. No wie pan, nie ukrywajmy, że bardzo modne i bardzo trendy jest w Polsce to, że walczy się ze związkami zawodowymi, prawda? Walczy się z ludźmi, których statutowym i moralnym obowiązkiem jest dbać o każdego człowieka, który pracuje w danym zakładzie pracy, nie tylko o związkowców, bo jak ja słyszę też niestety bardzo często takie sformułowania dziennikarskie, że to związkowcy, a co związkowcy, to nie ludzie? Ja się nie odnoszę do dziennikarzy, dziennikarzy, tylko proszę pana i tak samo się każdy z dziennikarzy powinien odnosić do ludzi, którzy gremialnie, szczególnie w sektorze ciężkim, szczególnie w górnictwie, należą do związków zawodowych i nie należą z tego tytułu, że są jakoś dokręcani śrubą, że się ich do tego zmusza, tylko po prostu wiedzą, że bez tych związków zawodowych, bez oparcia w działalności związkowej na pewno żyłoby im się tutaj zdecydowanie trudniej, na pewno ich warunki pracy byłyby zdecydowanie gorsze. W całej tej kołomyi górniczej, no to ja też odnoszę takie wrażenie, że być może chłopcy z establishmentu górniczego, być może przy jakimś udziale właścicielskim chcieli doprowadzić może do kupna kopalń za bezcen, do kupna kopalń za złotówkę i chyba przeszkodziła im w tym wszystkim tylko koniunktura, której się nie spodziewali, pojawiła się górka pieniędzy. Ta górka pieniędzy się skończyła i teraz też przecież pewne ruchy, które trwały przy kompanii węglowej, które na razie nie trwają przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, bo tu zupełnie inny problem, ale być może one miały spowodować to, że pojawi się jakiś właściciel prywatny, który będzie kopał tanio węgiel, gdzie warunki u tego właściciela prywatnego, szczególnie warunki pracy będą zupełnie inne i warunki płacy będą zupełnie inne niż w spółkach, które zawiaduje Skarb Państwa. Szybki, krótki zysk, szybka, krótka kasa. No i być może temu to miało służyć, że znowu tak zwani pseudopolscy kapitaliści mieli na górę robić. Panie przewodniczący, bardzo dziwna sytuacja. Otóż mamy kopalnię, w której nie zalega ani jedna tona węgla, węgiel jest zbywany, nie ma problemu z jakimiś hałdami węgla niesprzedanego. Jest problem, jest bardzo duży problem. Panie przewodniczący, czy w najbliższej perspektywie on może zostać rozwiązany, no, że tak powiem, że on się rozejdzie po kościach? W tym momencie przewodniczący tutaj Solidarności powiedział o tym, że nie chciał nawiązywać do przeszłości, nie chciał nawiązywać do roku 80. Mówi trochę i zupełnie inna sytuacja, no ale przecież zwolniono ludzi i to przewodniczących związku zawodowego i to zwolniono za to, że ujęli się w geście Solidarności za innymi pracownikami z własnej branży. No do czegoś to przyrównać, jak nie do dawnych czasów.
No dokładnie tak, to przypomina, wydawałoby się komuś czasy słusznie minione w naszej ojczyźnie, ale jednak okazuje się, że one tak nie do końca minęły, jednak okazuje się, że ten syndrom dyktatury komunistycznej jeszcze w wielu elementach w naszym kraju istnieje, niestety. Natomiast ja byłem wtedy małym chłopcem w 80 roku, ale więc przekazów, znaczy młodym chłopcem, bo nie małym, ale więc przekazów ludzi, którzy tutaj ten strajk podejmowali, że tak naprawdę on się zaczął od tego, że przyszedł dyrektor kopalni, tutaj kopalni wtedy, Manifest Lipcowy, teraz Zofiówka, i po prostu do robotników krzyknął: do roboty, hołoto, tak? No a pan prezes Zagórowski to tak mniej więcej trochę się zachowuje, bo określając działaczy związkowych, że to są lebry, nierobisze, że nic nie potrafią zrobić, a to są przedstawiciele ludzi, jeszcze raz podkreślam, przedstawiciele załogi, to załoga ich wybrała. Panie przewodniczący, przepraszam, że wyjdę w słowo, jeśli pozbawi się przewodniczących związków zawodowych, to robi się z nich bezchołowie. No tak, i być może to jest kolejny element tego zarządzania poprzez konflikt, prawda? Bo prawdopodobnie w mojej ocenie pan prezes Zagórowski zrobił sobie krok do przodu, bo jeszcze raz powtórzę, że mało akceptowalna jest działalność związków zawodowych w naszym kraju, bo jesteśmy całkowicie niesprawiedliwie pokazywani zawsze w tym negatywnym świetle. Oczywiście trzeba też jasno powiedzieć, że wśród nas nie ma samych aniołków, prawda? Ale związkowcy z drugiej strony to też są ludzie i też popełniają błędy. A to ci członkowie, ci pracownicy kopalń i zakładów są od oceniania tego, czy dany przewodniczący powinien im być, czy też czas na zmiany. I oni to w dużej mierze robią. Natomiast w tym konkretnym przypadku, myślę jeszcze raz, no, brak jakiejkolwiek konsekwencji ze strony właścicielskiej w stosunku do osoby, która wywołała konflikt. Szczególnie poprzez zwolnienie tych ludzi, którzy stawili się za drugim człowiekiem. Przez to jest elementarna ludzka, moralna zasada. Wstawiam się za drugim, wstawiam się za słabszym. Walczę o to, żeby on też miał miejsce pracy. Tak? To generalnie w każdym normalnym kraju to takie wstawiennictwo, to za tą solidarną walkę za drugiego, to każdy powinien dostać medal, a nie artykuł 52. Wśród tych 9 przewodniczących różnych związków, tak się czasami przyrównuje, powiedzmy to sobie szczerze, niektóre związki do jakichś tam bliżej nieokreślonych partii politycznych, jakiś tam anturaż ten polityczny jest, czasami go nie ma, ale tutaj wszystkich zwolniono, wszystkich porówno potraktowano jak zupełnie winnych. No dokładnie, wszystkich wrzucono do jednej beczki, wszystkich uznano bez jakiegokolwiek. Znaczy jednak sądy są od tego, żeby uznać, czy ktoś prowadził coś nielegalnie, czy nie prowadził nielegalnie, tak? A tutaj w tym przypadku to pan prezes stał się sędzią, prokuratorem, śledczym. Trójca taka, tak? Trójca. No takim nie powiem, że to trochę przypomina takiego człowieka, który stał na wieżyczce w pewnym obozie, którego wczoraj rocznicę żeśmy obchodzili wyzwolenia. Takie kuriozalna sytuacja, obrzydliwa sytuacja, no ale cóż tutaj więcej powiedzieć, tylko trzeba bić brawo i trzeba schylić czoła przed tymi ludźmi, którzy dzisiaj tutaj protestują, którzy dzisiaj strajkują, bo ci ludzie po prostu też powiedzieli dość pomiatania, ci ludzie podnoszą głowy, ci ludzie mówią nie tylko o swojej wysokości zarobków, ale też mówią o takich podstawowych, normalnych odruchach ludzkich, o godności, o normalności, o szacunku, prawda? Myśmy zapomnieli już w naszej ojczyźnie o tym, że takie wartości istnieją, prawda? Że to nie tylko kasa, nie tylko mamona, nie tylko wyścig szczurów, ale że jest też człowiek, który może wstawić się za drugim człowiekiem. I oni to dzisiaj pokazują. Pokazywali to pięknie przy proteście w kompanii węglowej. I myślę, że teraz czas na rewanż. I myślę, że górnicy z kompanii węglowej, nie wiem czy jutro, czy pojutrze, ale myślę, że w niedługim czasie, jeżeli tu ten konflikt nie będzie rozwiązany, po prostu wesprą kolegów z Jastrzębia. Ta masówka, na której są teraz pracownicy, o tym wskazuje, że no, można tak się domyślać, że raczej popierają przewodniczących związków. Panie przewodniczący, czy są jakieś inne jeszcze gesty solidarności spoza tego zakładu, spoza branży, solidarności z tym zakładem? Czy są inni ludzie, inne organizacje, które mówią: tak, wy rzeczywiście macie rację? No na pewno. Mnóstwo to koledzy akurat tutaj z Jastrzębia wiedzą o tym. Tylko że z drugiej strony to my też musimy mieć świadomość tego typu, bo mówił pan o tym elemencie politycznym, niepolitycznym. Tak naprawdę to jestem święcie przekonany, przepraszam, że wyrażenie, ale ludzie w nosie mają to, czy to jest jakaś akcja, którą gdzieś tam podchwyci dla swoich celów politycznych, czy nie podchwyci dla swoich celów politycznych.
Oni po prostu chcą firmy, w której będzie rządził człowiek, który wie, o co chodzi w rządzeniu, który nie będzie rządził, zarządza przez konflikt, tak jak pan prezes Zagórowski. Oni chcą firmy, które będą, są szanowani i będą szanowani. Oni chcą, żeby też szanować ich przedstawicieli, czyli szefów związków zawodowych. A tak naprawdę polityka myślę, że ich kompletnie i nie ma się co dziwić, nie interesuje, tak? A my też jesteśmy od tego, żeby nie dać żadnego pola manewru tym wszystkim politykom, którzy niewątpliwie przy tym ognisku, które było i jest na Śląsku, chcieliby się ogrzać. Z panem Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. Proszę państwa, o związkach zawodowych, jak mówi pan przewodniczący, najczęściej słyszymy, gdy się coś dzieje i to w jakimś negatywnym kontekście. Gdy jedzie straż pożarna do pożaru, jakoś nie mówimy później źle o strażakach. Dlaczego mielibyśmy źle mówić o związkach zawodowych? Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy ze stroną społeczną tego konfliktu. Mówiono o tym, że prezes tej spółki zrobił krok jeden do przodu. Pytanie, ile będzie trzeba zrobić kroków w tył, aby tę sytuację przywrócić do normalności. Do normalności, o którą nie tak dawno walczono i również tutaj w tym miejscu jest pomnik, który ma wszystkim nam przypominać o tym, że solidarność to jeden z drugim, nigdy jeden przeciwko drugiemu. Zostańcie państwo z nami. Pan Marek Sak, Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Jakie nastroje panują wśród załogi? Pan bezpośrednio jest z załogą, jesteście tuż po referendum. Panie redaktor, powiem tak, ja faktycznie z tą załogą tu jestem prawie 24 godziny na dobę. Dla mnie to nie jest żadna satysfakcja, że mamy takie duże poparcie. Załoga nas popiera, uwierzyła w nas. Chciałbym tu powiedzieć, że ja bym wolał, żeby ten konflikt był rozwiązany przy stole negocjacyjnym. Natomiast nie było takiej możliwości. To był taki moment, że po prostu musieliśmy ten strajk podjąć. Powiem tak, nie podoba mi się to, jak w telewizji się mówi, może to jest trochę po górniczemu to powiem, że górnik, że Polska dopłaca do górnictwa. Proszę się zapytać tutaj tych górników, który z tych górników tutaj zarabia 8,5 tysiąca i pracuje 3 godziny na dole. Każdy górnik potrafi na chleb zapracować i pracują bardzo ciężko. To są typowe górnicze rodziny, gdzie w typowej górniczej rodzinie przeważnie jest tak, że mąż idzie do pracy, ta żona wychowuje te dzieci i tutaj takie klimaty są. Natomiast te kłamstwa, które idą w telewizji, to mnie najgorzej właśnie wkurza, że tak powiem za przeproszenie tak delikatnie, bo mi inne słowa przychodzą na myśl. Jak obecnie przebiega strajk? Jako komitet strajkowy bierzecie też odpowiedzialność za to, co obecnie się dzieje? Czy ludzie są bezpieczni? Panie redaktor, my, jak tutaj powiedział przed chwilą Piotr Szereda, bierzemy całą odpowiedzialność. To nie jest tylko to, że myśmy rozpoczęli tutaj strajk. Jest taka sytuacja, że my musimy zabezpieczyć pewne przodki i ściany. Mamy pewne przodki, gdzie trzeba po prostu, że górnicy zjeżdżają. Ci górnicy też by chcieli strajkować, bo oni aż krew ich zalewa, bo chcieliby teraz z nami tutaj protestować. Natomiast my musimy ich też przekonywać do tego i oni sami też o tym dobrze wiedzą, że trzeba tutaj miejsca nasze pracy chronić, bo musimy mieć do czego wracać. My byśmy chcieli, żeby tego konfliktu nie było, tak jak powiedziałam. Tu wszyscy chcą pracować, chcą utrzymywać swoje rodziny. My potrafimy zapracować na siebie, ale natomiast no, ten pan tutaj przez rządy te siedmioletnie doprowadzi do tego, że no, musimy protestować. Jest pan tutaj głosem załogi ekipy, która protestuje. Co by pan chciał powiedzieć także w ich imieniu? Ja bym chciał powiedzieć w ich imieniu, że nie wiem, no ciężko mi teraz powiedzieć. No, przychodzi mi na myśl to, że właśnie to, co powiedziałem wcześniej, my chcemy pracować i to dla nas jest najważniejsze. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, ja nie mam żadnej satysfakcji z tego, że nas górnicy popierają w 100%. Bo teraz jakby pani weszła tutaj na cechownię, tam jest masę ludzi strajkujących, dwie zmiany teraz, za chwilę będziemy mieli masówkę. W 100% pracownicy dołowi popierają pracownicy przeróbki. I wierzą w nas, że ten konflikt doprowadzimy do końca. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Markiem Sakiem, Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
Pan Tadeusz Molkiewicz, zakładowy społeczny inspektor pracy. Panie Tadeuszu, słyszałem takie opinie o panu, że w innych zakładach tego typu ludzie, a więc ci inspektorzy pracy, bardzo często są ramieniem dyrektora, taką, można powiedzieć, długą ręką jego, jakąś macką. Różne są tutaj takie opinie. Natomiast o panu mówi się bardzo pozytywnie. Proszę powiedzieć, na czym polega pańska praca? To, co pan powiedział, bardzo mnie cieszy, że koledzy mają o mnie taką opinię. Moja praca polega przede wszystkim na tym, żeby w pewnym stopniu dbać o to, żeby bezpiecznie koledzy pracowali. To przede wszystkim, zawsze mówię, bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od tego pracownika, a w dalszej części od reszty. Często się mówi u nas, że mamy pracowników, którzy nie dbają o swoje bezpieczeństwo. To jest nieprawda. U nas, wchodząc na kopalnię, zjeżdżając na dół, mamy lustro i w tym lustrze, na tym lustrze kiedyś był taki napis: popatrz, kto odpowiada za twoje bezpieczeństwo. Czyli jak człowiek patrzy w to lustro, widzi, że sam za siebie odpowiada. Nasza kopalnia jest jedną z najtrudniejszych kopalni w Polsce pod względem bezpieczeństwa, pod względem wyrzutowości, pod względem wypływu, tak można powiedzieć, metanu. Na czym to polega? Ilość metanu, która wypływa z grotworu, jest bardzo duża i to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego kopalnia powinna być dobrze oczujnikowana. W każdym miejscu powinniśmy nad tym po prostu zapanować. Ludzie już na chwilę obecną są tak doświadczeni, tak uczuleni, że musimy powiedzieć, że w większości się już teraz nie zdarza, żeby były takie rzeczy, jak były na przykład na Halębie czy na innych kopalniach. Co nie powiem, że nie może się kiedyś coś takiego zdarzyć. Ja czuwam nad tym, żeby zapewnić im w pewnym stopniu bezpieczeństwo i myślę, że to bezpieczeństwo naszej kopalni jest zapewniane. Nie chcę wchodzić, przepraszam, dyrekcji gdzieś tam, ale myślę, że już dłuższy czas bezpieczeństwo tych pracowników zależy od dyrekcji. I dyrekcja też, powiem, dba. Czyli od rozwiązania konfliktu. Panie inspektorze, proszę powiedzieć, bo takie zarzuty się pojawiły, że oto ci ludzie, którzy zeszli pod ziemię, ci, którzy zaczęli protestować, to narazili zarówno spółkę na straty, ale ci, którzy na to pozwolili, a więc i związkowcy, że to oni narazili ludzi na niebezpieczeństwo. Proszę powiedzieć, jak pan widzi to całe narażenie ludzi na niebezpieczeństwo. Jak to wyglądało? Czy ci ludzie tam siedzieli w oparach metanu? Nie, absolutnie. Zresztą w naszej kopalni nikt nie strajkował na dole, więc w chwili obecnej nie strajkował na dole. Pracując na dole na co dzień, musimy być przygotowani na wszystkie szczególne niebezpieczeństwa, które panują na dole, ale nie było żadnego niebezpieczeństwa w czasie strajku. Na 100% mogę powiedzieć, nie było żadnego niebezpieczeństwa na dole. I no, tak samo na powierzchni, wiadomo, nie było. Czy na tę chwilę można powiedzieć, że no, jest jakieś zaburzenie pracy zakładu na skutek tego protestu? Czy możemy być spokojni o to, że przepisy bezpieczeństwa są zachowane? Na 100% mogę powiedzieć, że tak. Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Tadeuszem Molkiewiczem, zakładowym społecznym inspektorem pracy. O głos prosił mnie tutaj jeszcze pan. Proszę się przedstawić. Krzysztof Grygierek. Ja chciałem powiedzieć na temat problemu, ale trochę głębiej. Znaczy się, wspomniał już pan o pomniku, kto tutaj stoi. No i właśnie o to chodzi, co mówił błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Gdyby większość narodów weszła na stronę prawdy, wówczas dziś stalibyśmy się narodem wolnym. O to się rozchodzi. Możemy strajkować, palić opony, najeżdżać na Warszawę. Ale dopóki pójdziemy do kościoła, a z kościoła prosto do sklepu, dopóki ludzie nie zaczną chodzić do kościoła i odmawiać różańca, nic to nie da. Dziękuję. Czyli widzi pan to wszystko w takim aspekcie społecznym również, aby wszyscy inni poczuli się współodpowiedzialni za to, co dzieje się w naszej ojczyźnie, tak? Oczywiście, że tak. Bez Boga nie ma nawet o czym mówić. Raz jeszcze proszę przedstawić. Krzysztof Grygierek. Proszę państwa, tak widzą tę sytuację również ludzie, którzy sami proszą o głos. Ludzie, którzy czują solidarność z tymi, którzy tutaj protestują. Ludzie, którzy być może nawet nie mają w tym bezpośredniego interesu finansowego. Myślę, że nasz program zwróci również i państwa uwagę na to, co dzieje się nie tylko w tym zakładzie, ale również w całej naszej gospodarce. Tyle się mówiło o tym, że nie można dotować stoczni. Inne państwa je dotowały. Tutaj obecnie słyszymy głosy, że to oto Komisja Europejska musi się zgodzić na pomoc tutaj tym ludziom. Będziemy również o to pytać naszych dzisiejszych rozmówców. Zostańcie państwo z nami.
Pan Wiesław Witoszek, emerytowany górnik, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pan przepracował na tej kopalni 25 lat, tak? Jak pan patrzy na tą całą sytuację, na te nastroje, które obecnie mają miejsce? Nastroje są bardzo złe, ale trzeba sobie po prostu jedno uświadomić, że od czego się zaczęła sprawa. Sprawa się zaczęła od podpisania pani premier pakietu klimatycznego. Wiadomo, że sprawa górnictwa była tematem ciągłym, ale od podpisania pani premier pakietu klimatycznego rozpoczęła się akcja po prostu tych tak zwanych fachowców, można tak powiedzieć, na temat górnictwa. Fachowcy, którzy po prostu zajmowali się stoczniami w Polsce, to wiem, jak się skończyło, że dzisiaj tych stoczni już nie ma w Polsce. Gdzie one po prostu są teraz, te stocznie? Stocznie są w Rostocku, czyli w Niemczech. A sprawa górnictwa po prostu, od czego się zaczęła? Zaczęła się od tego, że jak pani premier podpisała pakiet klimatyczny, to przyszło od razu temat zamykania kopalń. I my jako emeryci i jako byli pracownicy jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że jak stocznie skrawek po skrawku były zamykane, tak dzisiaj możemy tylko o jednym myśleć, że kopalnia po kopalni, spółka po spółce i za parę lat się obudzimy po prostu tak samo w tym samym miejscu będziemy, co jest po morze dzisiaj. Także po prostu my to uważamy tylko jedno, że to jest celowa robota. I wiemy tylko jedno, że jeżeli tak dalej po prostu będzie Polska, po prostu rząd i Polska będzie prowadzona, to górnictwa nie będziemy mieć. A jak widać, chętni do eksportowania, a się importowania węgla do Polski jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, górnicy boją się, że to może być likwidacja górnictwa po stronie prawdy. Proszę Państwa, górnik, jakiego znamy, to najczęściej górnik dołowy. Górnik, który bezpośrednio ma do czynienia z węglem, z tą bardzo ciężką pracą. Pamiętajmy, że górnicy to również ludzie związani z przemysłem górniczym, to również administracja, to również pracownicy, którzy wykonują swoją pracę na powierzchni, ale my chcemy porozmawiać z panem Piotrem Ścierą, pracownikiem tam właśnie na dole jest pan przodowym ściany. Proszę powiedzieć, przodowy ściany, co to za funkcja? No, odpowiadam za ogólny stan ściany, za wszystkie warunki, za załogę, która jest zatrudniona w ścianie. To jest odpowiedzialność przodowego na cały okres trwania dniówki. Po prostu to jest odpowiedzialność moja wyłącznie do tego za bezpieczeństwo pracy po prostu tych ludzi, którzy są zatrudnieni w ścianie. Jak długo pan już pracuje tam? 25 lat. To bardzo długi staż. No raczej przeważny po prostu jak wszyscy, no, którzy się w danym roku przyjęli, no to już jest tych parę lat przepracowanych na dole. Panie Sylwestrze, jak pan widzi tę sytuację jako, przepraszam, że tak powiem, prosty górnik, człowiek, który wykonuje swoją pracę, chce za nią dostać godziwą zapłatę, wychodzi na powierzchnię i słyszy, że są jakieś tutaj nieporozumienia. Jak pan tę sytuację widzi? Jakie informacje do was docierają? No wszystkie informacje, które związkowcy tutaj przekazują nam na cechowni, jak jest spotkanie po prostu o pełnych godzinach, tak jak teraz odbędzie się o godzinie 18:00, przepraszam, ale wie pan co, to jest po prostu niekarygodne po prostu to, co się dzieje teraz aktualnie. Pan Zagórowski po prostu traktuje Jastrzębską Spółkę jak swój folwark i my chcemy pracować solidnie, chcemy zarabiać te pieniądze, które nam się należą, a on nas chce zniżyć, żebyśmy po prostu brali tą średnią krajową i robić jeszcze gorzej do tego po prostu. My nie jesteśmy w Chinach, że będziemy po $2 zarabiać na godzinę, a on chyba tak do tego chce doprowadzić. Myślę, że tym zakończymy. Pan Sylwester Ściera, przodowy ściany. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem Piotrem Gruszczykiem, skarbnikiem Solidarności tutaj związkowców. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o sytuację finansową górnika, ale w tym momencie skupiamy się na tym, co dotyczy tego zakładu. Proszę nam raz jeszcze wyjaśnić, tak abyśmy my, nasi widzowie, wiedzieli o tym, kto od kogo kupił jaki zakład i kto dał na to pieniądze, bo mówiliśmy o tym na początku, ale myślę, że to nie wybrzmiało w takim stopniu, aby ukazać kuriozalność tej całej sytuacji. Kuriozalność polega na tym, że
Spółka Skarbu Państwa, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, odkupuje od kompanii węglowej, która właścicielem jest rząd, czyli Skarb Państwa, musi Jastrzębska Spółka wypłacić 1,5 miliarda złotych. To są niesamowite pieniądze. Gdyby jeszcze te pieniądze były, ale tych pieniędzy Jastrzębska Spółka nie miała. Mieliśmy już problemy z codziennymi płacami, gdzie pierwszy kwartał zakończył się minusem i w tym momencie nasz właściciel funduje nam 1,5-miliardowy kredyt. O to chodzi, o te kuriozum, że spółka Skarbu Państwa kupuje od spółki Skarbu Państwa kopalnie za pieniądze. Właściwie nasze wszystkie, prawda? Proszę powiedzieć, 1,5 miliarda kredytu, 1,4 miliardy przewidywane, to ile będzie tych odsetek, które będzie trzeba dać, oddać i wyciągnąć z tych zakładów obu, żeby oddać na odsetki? No właśnie, tutaj dobre pytanie, bo w tym programie oszczędnościowym, który pan prezes nam chce tutaj jako pracownikom zafundować, czyli zawieszenie na okres paru lat pewnych czynników płacowych, jak to się wszystko doda, to właśnie wychodzi 1,5 miliarda złotych, czyli każdy pracownik Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma ponieść koszt zakupu kopalni Knurów Szczygłowice. Tak to wygląda po przeliczeniu tych wszystkich rzeczy, które według pana prezesa nam się zależą, nie należą, które chce nam po prostu zawiesić na jakiś okres czasu. Tylko że my wiemy, jak się to odbywa. Jakiś okres czasu, to później będzie na zawsze, bo doświadczenie o tym mówi. Proszę pana, mówi się ciągle o tym, że górnictwo jest niedochodowe, nierentowne, że najróżniejsze problemy tylko stwarza. Proszę powiedzieć, ta spółka ile już wpłaciła do budżetu państwa pieniędzy i na co te pieniądze pierwotnie miały iść? Jak wcześniej wspominałem, w lipcu 2011 roku był debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na parkiecie giełdy warszawskiej. Tylko i wyłącznie ze sprzedaży akcji poprzez debiut 5,4 miliarda złotych trafiło do Skarbu Państwa. Te pieniądze miały być przeznaczone na inwestycje, na drążenie szybów Dziedębina, na drążenie nowych poziomów, nowych wyrobisk, bo to jest przyszłość. Do tego trzeba dodać zakup kopalni Knurów Szczygłowice. To są te dwa elementarne takie przykłady, gdzie miliardy złotych przydałyby się przykładowo w dzisiejszej sytuacji, jaką dzisiaj mamy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pan prezes nam obiecywał, tak jak wcześniej mówiłem, przed debiutem na giełdzie warszawskiej, że on pieniądze ma. My nie potrzebujemy pieniędzy na inwestycje, on ma pieniądze. 3 lata minęły, panie redaktorze, 3,5 roku dokładnie minęło od debiutu giełdowego. Nie mamy pieniędzy. Pytanie do zarządu, co się zmieniło? Nie przydałyby się dzisiaj te pieniądze? Te pieniądze miały być przeznaczone na działalność spółki. Co to jest tak zwany plan techniczno-finansowy? Bo to jest takie pojęcie, które stoi, można powiedzieć, u progu również kolejnego problemu, który można przewidywać, że będzie miał miejsce tutaj. Plan techniczno-ekonomiczny. Tak, na każdy rok zarząd spółki, w tym każdej spółki, nakreśla plan techniczno-ekonomiczny, który będzie obowiązywał przez cały rok, czyli ile trzeba wydobyć węgla, ile trzeba wydrążyć kilometrów chodników i inwestycje, wszystkie koszty, jakie są, będą ponosili nasi rajcowie. I to jest właśnie plan techniczno-ekonomiczny. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ten plan sam sobie nakreśla. Nikt im tego nie narzuca. Żadna strona społeczna, żaden pracownik, nikt. Oni sami go sobie nakreślają, tylko że go nie realizują. A ponieważ pieniądze trafiły do budżetu państwa, to nie ma pieniędzy również na to wszystko. Zostańcie państwo z nami, kończymy powoli nasz program. Jak już wspominaliśmy, pracownicy tego zakładu udali się do środka, aby odbyć masówkę, aby wysłuchać swoich liderów o tym, co się dzieje z tym zakładem, co dzieje się w polskim górnictwie, i jakie plany na przyszłość. Wiemy, że będzie również przedstawiciel tych ludzi jutro w zarządzie mówił o tym, w Radzie Nadzorczej mówił o tej sytuacji, jaka ma tutaj miejsce. Być może te rozmowy przyniosą jakiś skutek.
pan Piotr Szereda, rzecznik prasowy Organizacji Związkowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na zakończenie przypomnijmy wasze postulaty. No, najważniejszym postulatem w tej chwili stało się tak, żeby właściciel zmienił zarząd, który będzie wiarygodnym partnerem do rozmów, ale będzie także prawidłowo zarządzał Jastrzębską Spółką Węglową. Kolejnym postulatem, takim naszym najważniejszym, jest przywrócenie, że górnicy, którzy już zostali przejęci z kopalni Knurów Szczygłowice, byli od miesiąca sierpnia traktowani podobnie jak pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Już z tego wychodzi, zarząd dzisiaj podał, że chce na górnikach Knurów Szczygłowice zaoszczędzić kolejne 110 milionów złotych, czyli pociągnąć ich za wynagrodzenie i na nich zaoszczędzić. Następny mamy taką firmę Szkolenie Górnictwo, kolejną spółkę, córkę powołaną do tego, żeby górnicy zarabiali poniżej średniej nawet krajowej. Ci młodzi pracownicy, adepci górnictwa mieli tam być szkoleni i przygotowywani do pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pan prezes Zagórowski wymyślił sobie tak, że będzie tam ich zatrudniał 2, 3, 4, 5 tysięcy ludzi, żeby wyprzeć pracowników, którzy mają większy zarobek, który na dzień dzisiejszy w miarę godnie zarabiają. Następny postulat to jest przede wszystkim wycofanie, wypowiedzenie warunków porozumienia sprzed prywatyzacji, który miał zagwarantować, żeby nie było tych protestów tak jak dzisiaj, żebyśmy mogli spokojnie wynegocjować nowy układ zbiorowy pracy, który pozwoli górnikom godnie zarabiać, a jednocześnie spełnił nowoczesne wymogi firmy i nowoczesne zakresy prawa pracy i wynagradzania naszych pracowników. Jest to bardzo obszerny dokument. Myśmy bardzo często nad nim rozmawiali, ale zarząd, chociaż się zobowiązał w momencie prywatyzacji do rozmów na temat układu zbiorowego pracy i wynegocjowania go i zrobienia, żeby ten system płac był motywacyjny, a jednak godny i sprawiedliwy dla pracowników pod ziemią, no niestety zarząd rzucił projekt taki, który się nie da przyjąć przez pracowników. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy nasz program sprzed kopalni Zofiówka, kopalnia, przed którą pewnego dnia dokonano porozumień między władzą a ludźmi. Dokonano również pewnych ustaleń, że ludzi się po prostu słucha, że wsłuchuje się również w ich problemy. W tym wypadku okazuje się zupełnie inaczej. Poprzez prezesów spółek dokonuje się pacyfikacji związków zawodowych, bo tak należy określić również to, co mówią nasi dzisiejsi rozmówcy. Z kopalni z Zofiówki żegnają się z Państwem Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski.